Spółdzielnie mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim nie mają powodów do narzekań, jeżeli chodzi o przydział funduszów z regionalnego programu operacyjnego. W lipcu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Warmii i Mazur uzyskały kolejne dofinansowania na modernizację obiektów. Tym razem poszczęściło się spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w Działdowie. Prezes zarządu nie ukrywa, że czekała z niecierpliwością na rozstrzygnięcie projektu. To są zawsze duże emocje, tym bardziej, że w poprzednich programach podobnych były to znacznie wyższe środki, pula była większa. To już jest taka końcówka tych programów, w których spółdzielnie mogą uczestniczyć i starać się pozyskać środki, więc no nie byliśmy do końca pewni, czy się uda, czy się nie uda. No wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo była to do końca, byliśmy w wielkiej niepewności i pozytywnie zaskoczeni byliśmy. Teraz emocje już minęły, a pracownicy zabrali się do pracy związanej z ogłoszeniem przetargów na wykonanie inwestycji. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej osiedla z wielkiej płyty z szarych zmieniają się na kolorowe, dzięki czemu duże budynki nie straszą już swoim wyglądem. Przykładem mogą być tu osiedla z Ostródy. Tak samo ma być teraz w Działdowie. Udało nam się pozyskać środki z programu 4.1, czyli humanizacja blokowisk. Będziemy przeprowadzać remont termomodernizacyjny budynków. Będą to 4 budynki. Mowa o blokach przy ulicy Norwida 15, 17, 19. Z remontu będą mogli się cieszyć mieszkańcy bloku przy ulicy Norwida 21. Cała inwestycja to 2 200 000 zł. Ponad 999 000 to kwota dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. Reszta pieniędzy pochodzi z funduszów remontowych. Prace polegać będą na dociepleniu elewacji, dociepleniu stropodachów, remoncie wiatrołapów łącznie ze schodami do budynku, na położeniu opasek. Także taki kompleksowy remont wszystkich budynków, żeby wzmocnić efektywność energetyczną no i wizualną tych nieruchomości. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace modernizacyjne mają rozpocząć się już we wrześniu, tak by zdążyć przed mroźnymi miesiącami. Ale termomodernizacja budynków to nie jedyna sprawa, jaką zajmują się w spółdzielni mieszkaniowej. Zarówno początek roku, jak i najbliższe miesiące są pełne pracy. Cały rok mamy dużo inwestycji, cały czas coś się dzieje, remontujemy, widać pewnie wiele inwestycji jest w trakcie, także cały ten rok jest taki dla nas bardzo owocny i pracowity. Zbudowaliśmy kilka miejsc postojowych, kilka parkingów przy ulicy Leśnej, przy ulicy Norwida na dole 27, na ulicy Łąkowej powstało kilka miejsc, tutaj duży parking fajny powstał między Norwida 3 a 5. Niebawem zostanie rozstrzygnięty 7 sierpnia przetarg na budowę kolejnych miejsc postojowych w dużej ilości przy ulicy Niedzickiej i także przetarg na budowę drogi dojazdowej do budynku Norwida 13, bo tam nie było dojazdu. Mieszkańcy zwracali się do nas często z prośbą, że nie ma dojazdu do budynku. Żebyśmy wybudowali tę drogę, udało się, ogłosiliśmy przetarg, niebawem rozpocznie się ta inwestycja. W tym roku udało się również oddać do użytku nowoczesny plac zabaw, tak by najmłodsi mieszkańcy spółdzielni w Działdowie mieli również coś dla siebie. O innych inwestycjach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.